Sponsorem programu są Klauni Kulki. Przed telewizory zaprasza sponsor programu Toy Planet. Trzeba myć ręce, żeby nie mieć bakterii i nie być chorym. Skąd się biorą te bakterie? Z rąk. A skąd one się tam biorą? Bo jak ktoś jest chory i może dotknąć i nie myć rąk czegoś i ktoś tego dotknie, kto ma czyste ręce, to może wziąć od niego chorobę. Bo będą bakterie. A jakie na przykład bakterie? Takie robaki kolorowe. Żeby nie było bakterii. A skąd się biorą te bakterie? Bo nie myjemy rączek. A ile razy dziennie myjemy ręce? Dwa. A kiedy? Jeśli chodzimy z podwórka, albo jak z wycieczki, albo jak ze sklepu. Jak się myje ręce? Mydłem. Samym mydłem? Wodą i mydłem. A po co w ogóle myć ręce? Może nie trzeba? Żeby były czyste, bo można się zarazić, zachorować. A czym można się zarazić? Bakteriami. Ręce trzeba myć, żeby były czyste. A dlaczego są brudne? Bo czasami bawimy się w piachu. A czasami robimy siusiu. A czasami też głaszczemy psa. I czasami idziemy potem jeść i nie wolno. Trzeba umyć. A czym myjemy ręce? Wodą. I mydłem. I ciepłą wodą. I ręcznika używamy. Może być jeszcze szczoteczka do paznokci. Trzeba myć ręce dlatego, żeby nie było bakterii. A dlaczego nie może być bakterii? Bo wtedy będzie chory ktoś. Czym myjemy ręce? Mydłem z wodą. A po co myjemy ręce? Żeby nie było bakterii i żeby nie zakraszały zdrowiu. Dzień dobry! A kulka ma tylko jedną ręką. Machamy dwoma rękami, dwoma rękami. Kulek, ty lepiej nie machaj! Dlaczego? A umyłeś ręce po przyjściu z podwórka? Nie. To usiądź lepiej między moimi przyjaciółmi i posłuchaj, dlaczego, kiedy i jak długo trzeba mieć ręce. Nie myłem rąk. Przepraszam, bo chciałem sobie usiąść. A myłeś ręce? No pewnie się. A, to dobrze. To ty nie myłeś! Ręce? A, to usiądę. Ręce należy myć po każdym przyjściu z podwórka. Trzeba myć ręce po wyjściu z toalety. Trzeba myć ręce, kiedy pogłaszczemy psa lub kota. Tak, Kulek, słucham. Kulka, a ja nie wiem, czy dobrze słyszę, bo uszu nie myłem. Kulek, dzisiaj mówimy o myciu rąk. A, myciu rąk. Trzeba ręce myć bardzo dokładnie, dlatego że wszystkie zarazki, pasożyty, bakterie i wirusy są przenoszone często na naszych rączkach. A te wszystkie pasożyty i bakterie i wirusy przynoszą nam bardzo niedobre choroby. Możemy mieć kaszel i katar,
A wiecie o tym? Czy wiecie, jak długo się myje rączki? Kulek! Jak długo się myje ręce? Ręce się myje, kulek. 15 sekund. A 15 sekund. Umiecie liczyć do 15? Tak. To wszyscy razem liczymy od 1 do 15 i tak długo myjemy ręce. Uwaga, zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Czyste. O, a kulek nie wrócił do trzech jeszcze. Kulka. Kulek, co ty szukasz? Bakterii szukam. Kulek, ich są miliony. Miliony? O, dziękuję. Kulka, mówisz miliony, a ja nie mogę znaleźć ani jednego. Kulek, to przez lupę szukasz? No. Tak się nie da. A jak trzeba szukać? Może musisz mieć okulary? A okulary, przepraszam, może mi pan pożyczyć okulary? A nie może. A nie masz swoich? A może znajdę swoje, dobra. Kulek, to są babskie okulary. Nie, to są babskie okulary. A tutaj mam takie. Kulka! Widzę bakterię, widzę. Tylko zaraz ją złapię. Kulka, złapię bakterię! Kulek, kulek, to nie bakteria. To głowa mojego przyjaciela. A to głowa przyjaciela. Ale bakterie nie są wcale widzialne gołym okiem. Bakterie są niewidzialne gołym okiem? No. Nie możesz ich tak zobaczyć po prostu. Bo ich nie widać. Dlatego trzeba myć ręce ciepłą wodą, mydłem przez 15 sekund, a później bardzo dokładnie wytrzeć ręce ręcznikiem. Kulka. Tak? A słychać ci gołym uchem? Kulek, bakterii się nie słucha, one nie mówią. A kulka, a jak taki jeden zaśnie i będzie chrapał, to może go usłyszę. Taki wirus ci powie łaaa! Kulek, co ty robisz? Zabijam bakterie i wirusy! Kulek, bakterie i wirusy zabija się wodą, ciepłą i mydłem. Nie łapką na muchy. Myślałem, że łapkę na muchy. Miliony! Kulek, daj spokój, chodź lepiej nauczę cię. Czym się myje ręce, jak się myje ręce i co jest potrzebne do umycia rąk. Ja mam propozycję. Stańcie razem z nami i zatańczymy naszą piosenkę o myciu. Co wy na to? Tak. Będziemy się wszyscy myć? Tak. Jesteście gotowi? Tak. To naśladujcie dokładnie mnie. Ale nie ma wody. Kolek, weź sobie lepiej szczotkę z walizki. Uwaga, wszyscy myjemy rączki. A teraz myjemy wszyscy głowy, włosy. A teraz wszyscy myjemy nogi! A teraz brzuchy! I łokcie! I pachy! Kulek! Kulek, teraz myjemy szyję! Szyję! A szyję tak! I uszy! I buzie. Jesteśmy umyci? Tak. Nieprawda. A plecy? Myjemy przyjacielowi plecy. Przyjaciel przyjacielowi myje plecy. Kulka? A się umyłeś, co? Czy jesteśmy już czyści? Mamy czyste ręce? Tak. Nie no. A gdzie woda? Gdzie mydło? Gdzie ręczniki? A tak. Przecież, żeby myć ręce, musi być woda. Mydło. Mydło. Ciepła woda. Ciepła woda, mydło i... ręcznik.
Moi drodzy przyjaciele, chciałabym, żebyście spośród tych wszystkich tutaj rzeczy różnych wybrali to, co będzie nam potrzebne do umycia rąk. O-o. O-o. No powiedzcie mi, no pokażcie mi, co trzeba mieć, żeby... No dobrze, a gdzie jest to mydło? A gdzie to tam? To musisz mi je pokazać, podać. Śmiało ruszaj po to mydło. To... Przecież to jest ciastko. No nie ale, jest ciastko. Ale możesz je powąchać nawet. Pachnie? A ja mogę powąchać? Pachnie. Wow. Kulek, może nasi przyjaciele też chcą je powąchać. Mydło. Mydło pachnie? Mydło pachnie, mydło jest kolorowe, mydło dobrze. Potrafi być okrągłe. Takie owalne, z trójkącikiem na górze, to takie prawie jak kawałek pomarańczy. To jest pomarańcza. Ale też może być jeszcze, Kulek, kwadratowe. Kulka. A wiesz o tym, że mydła mogą różnie pachnieć? Kulek, nawet pachną czekoladowo. Mydło nie może pachnieć czekoladowo. Dlaczego? Bo ja nie ręczę, jak poczuję zapach czekolady, to od razu zjadam. A nie, to nie jest czekolada. To nie jest czekolada. To nie jest czekolada. Dobrze, słuchajcie, do mycia rąk potrzebujemy mydełko. I co jeszcze? Wody. A przepraszam, dobrze. Czy mydło można jeść? Nie. Nie, mydła się nie. Kulek. Mydła się nie. Słuchajcie, dobrze, a czego z tego stolika nie potrzebujemy do mycia rąk? Czego? Pokażcie mi, czego nie potrzebujemy? A co to jest? Tego nie potrzebujemy, czy potrzebujemy? No pewnie, że nie, bo to jest szczotka do włosów, no jasne. Tego nie potrzebujemy, Kulek. A co, czego jeszcze nie potrzebujemy? Kulek, no wiesz co? Nie umyłeś zębów? Kulek, szczoteczka do zębów. No kremu, no tak, no krem do rąk. A może po? A wszystko jeszcze nam się przyda? Dobrze, to w takim razie zrobimy tak. Potrzebujemy na pewno miseczkę. Potrzebujemy wodę. Kulka. Co jeszcze potrzebujemy? Mydła. Wirusy, bakterie będą występowały w telewizji. Muszę je ładnie uczesać. Dobrze. Kulek! Ich się nie czeszę. Moi drodzy przyjaciele, żeby umyć rączki. Jedna spadła na podłogę. Trzeba. Chodź tutaj szybko. Chodź. Kulek, tak się ich nie zabija. A dlaczego bakterie trzeba zabić? One są niedobre? Są bardzo niezdrowe i niebezpieczne przede wszystkim dla naszego organizmu. Bo mogą powodować katarek. I kaszelek. I kaszelek. Zapraszam do mnie Mikołaja. Chodź, Mikołaj, z tej strony. Kulek, co to było? A nie, to była mucha, nie to. A teraz będziemy myć dłonie. Do miski nalewamy wodę. Mamy wodę. Mamy mydło. Mamy miskę. I ręcznik. Teraz będziemy używać mydełka. Może być różowe? Nie różowe. Różowe jest najlepsze. Ja jestem dziewczyną, ja używam różowe. Liczymy do ilu? Jeden, dwa, trzy, cztery. Kulka. Ja nie wiedziałem, że mydło potrafi tańcować. Umyte! A teraz potrzebujemy ręcznika. O, jaki mokry, Kulek, ochlapałeś cały ręcznik. Przepraszam, bo potrzebuję ręcznik. Kulka, ale ja nie mam rąk. Kulek, jak to nie masz rąk? No nie przecież ma. Masz. Schowały ci się pod ręcznikiem. O, znalazły się. Chyba się nie lubią myć i się schowały. Kulek, ręcznik służy do wycierania. Nie do chowania rąk. A, to do wycierania. Ręcznik służy do wycierania.
Dobrze. To co, teraz Mikołaj, umyjesz ręce? Kulek, musisz przynieść nową wodę. Tą trzeba już wylać, bo jest brudna. Ma bakterie, wirusy i zarazki. Kulek, teraz nasz przyjaciel Mikołaj pokaże nam, jak się myje ręce. Wow. Bardzo proszę, Mikołaju. Co trzeba zrobić? Brać mydło. No jak mydła, jak wody nie masz? Najpierw trzeba... Trzeba wlać wodę do miski. Wlać wodę do miski. Teraz bierzemy mydełko. Bardzo proszę. I co robimy z tym mydełkiem? Myjemy dłonie. Bardzo proszę. Kiedy są już namydlone, co robimy? Nie, odkładamy mydełko na bok. Kiedy rączki są namydlone, odkładamy mydełko. I teraz myjemy nasze dłonie. A my liczymy do 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Co teraz robimy? Płuczemy, Mikołaju. Kulka. Dokładnie, dokładnie płuczemy. Przepraszam, bo mi się ręce skleiły. Kulek, odkleiłem. O! U góry się odkleiły, na dole się odkleiły. Kulek, daj spokój, no. Tu gadu, gadu, a Mikołaj już umył ręce. Gadu, 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 a ręce już tam umyte. Moi drodzy telewizowie, chcielibyśmy zaprosić Was do kolejnego konkursu plastycznego na najpiękniejszy ręcznik. Możecie zastosować dowolną technikę plastyczną. Możecie je narysować, namalować, możecie je wyhaftować, możecie je wykleić z plasteliny, z bibuły, z czego tylko chcecie. Na Wasze prace czekamy przez najbliższe 2 tygodnie. Nagrodzone prace zostaną wynagrodzone kuponami do Toy Planet w Galerii MK. Wartość każdego kuponu to 100 zł. Dla Was, na Wasze fantastyczne nowe zabawki. Do zobaczenia. Cześć! Przed telewizory zaprosił sponsor programu Toy Planet. Sponsorem programu były klauni Kulki.